Znów się coś zacięło. Zabytki Nieba istnieją dzięki hojności widzów, którzy anonimowo i imiennie wspierają mnie na platformie patronite.pl. Dziękuję wszystkim i zapraszam na film. Cześć. Samolot, który dzisiaj zobaczymy, to dzieło inżynierów Aleksandra Grzędzielskiego i Augusta Bobka. O Aleksandrze Grzędzielskim niewiele wiem. W książce o historii samolotów PWS jego postać w ogóle nie ma swojej sylwetki. W różnych opracowaniach internetowych on czasami pojawia się pod nazwiskiem Grzędzielewski, które chyba nie jest prawidłowe. I generalnie ja mam kilka zdjęć grupowych pracowników PWS. Możliwe, że Grzędzielski na nich jest, ale niestety nie wiem, który to i nie wiem, jak wyglądał. Z kolei August Bobek jest znanym konstruktorem. Szerzej znany jest jako August Zdaniewski, dlatego że takie nazwisko przyjął w roku 1932. Tworząc ten film, odwiedziłem cmentarz na Prądniku Czerwonym w Krakowie, tak zwany cmentarz batowicki, i znalazłem grób rodziny Zdaniewskich. Trafiła się taka piękna zimowa sceneria. August Zdaniewski podpisany jest na nagrobku jako konstruktor samolotów i fotografik, również robieniem zdjęć się pasjonował. A sam pomnik ma dość nietypowy kształt i szczerze powiedziawszy przy tym świetle i tej pogodzie nie do końca udało mi się odszyfrować, co przedstawia wizerunek na pionowej płycie. A samolot, który zaprojektowali wspomnieni inżynierowie, to PWS-10M1, czyli Podlaska Wytwórnia Samolotów, jej 10. produkowany typ samolotu, myśliwski, jednomiejscowy. Model aerodynamiczny tego samolotu, który miał dwie wersje, i wzorcowy profil płata testowano od roku 1927 w trzech tunelach aerodynamicznych w Göttingen, w Warszawie i w Białej Podlaskiej. Prototyp oblatano w marcu 1930 roku w Białej Podlaskiej i trafił on do prób państwowych, które dały pozytywną opinię. Po tym wojsko zamówiło 80 egzemplarzy, a fabryka dostarczyła je w partiach po 8-10 samolotów miesięcznie. Uczyniło to z PWS-10 pierwszy polski seryjny myśliwiec i był to też pierwszy samolot seryjny de facto skonstruowany w zakładach PWS, dlatego że wcześniej tylko samolot PWS-5 został wyprodukowany w takiej małej serii liczącej 7 egzemplarzy, a fabryka żyła z produkcji seryjnej, ale samolotów licencyjnych. Produkowano na przykład Potezy czy samoloty Avia BH-33, które akurat produkowano pod nazwą PWS-A. Samoloty trafiły do jednostek myśliwskich i głównie do treningowych z Poznania, Krakowa, Torunia, Warszawy i Lidy. Lida to jest miasto na Wileńszczyźnie, które do Polski zostało włączone w 1921 roku, natomiast po wojnie trafiło do Związku Radzieckiego, a od roku 1991 Lida leży na terenie Białorusi. Oto jak zbudowany był PWS-10. Co istotne, zamówienie zawierało zapis, aby baczyć, żeby materiały, z których zbudowany jest ten samolot, były pochodzenia krajowego. Kadłub samolotu oparty jest na kratownicy, która w prototypie była duralowa, a w egzemplarzach seryjnych stalowa. Tutaj widać ją podczas prób fabrycznych, które doprowadziły do jej zniszczenia. Kratownica została oprofilowana drewnem, nadając kadłubowi owalny przekrój. Kadłub od przodu pokryty był metalem, natomiast tylna część, w tym kabina pilota, miała poszycie płócienne. Najlepiej widać te materiały na egzemplarzu prototypowym i tutaj nie ma wątpliwości co do tego, że one takie były. Natomiast źródła podają niekiedy, że również kabina już w wersji seryjnej była obita metalem. Wyposażenie kabiny było standardem epoki, jedyną w zasadzie ciekawostką był przełącznik iskrowników umieszczony na drążku sterowym, czy w zasadzie tam zdublowany. Samolot ważył około 1100 kg, seryjny więcej niż prototyp, i kosztował 119 231 zł, z czego prawie połowę stanowiła cena silnika. A silnik ten to francuska jednostka bardzo znana w przedwojennej Polsce, Laurent Dietrich 12ED. Używany był przynajmniej w 5 typach samolotów lotnictwa polskiego, PWS-10 był z nich najnowszym. Silnik miał 24,4 litra pojemności skokowej i generował 450 koni mechanicznych mocy nominalnej. Trzy rzędy po 4 cylindry sprawiały, że konieczne było chłodzenie cieczą. Samolot miał zatem pod kadłubem chłodnicę umieszczoną na stałe, chociaż wstępny projekt zakładał zastosowanie chłodnicy chowanej. Chłodnice produkowały firmy Lamblin z Francji i PWS, a silniki na licencji produkowały polskie zakłady Skody. Samoloty miały stałe dwułopatowe drewniane śmigło szymańskiego i kołpak, który niestety, jak się okazało, miał tendencję do pękania. Stąd na wielu zdjęciach po roku 1934 jest on zdemontowany, co w połączeniu z wielką chłodnicą wygląda niestety dość koszmarnie.
Samolot nawet z kołpakiem osiągał jedynie 258 km na godzinę i mówi się o nim tak, że ten silnik to była konstrukcja przestarzała względem samolotu. No w tamtych czasach postęp lotnictwa był taki duży, że silnik, którego projektowanie rozpoczęło się w roku 22, no był już, można powiedzieć, zabytkiem w porównaniu z płatowcem, który zaczęto projektować 6 czy 7 lat później. Za silnikiem w kadłubie zabudowano 280-litrowy odrzucany zbiornik paliwa. Wedle różnych źródeł był on albo stalowy, albo mosiężny. Zapas paliwa zapewniał 520 km zasięgu. Eksploatacja samolotu ujawniła wadę instalacji paliwowej, której szczegółów niestety nie znam. Doprowadzało to niby do pożaru samolotu w locie i z łatwością dochodziło do tej usterki podczas wykonywania ślizgu na ogon. Prawdopodobnie chodziło tutaj o to, że wylewało się paliwo z gaźnika, no i po kontakcie z kolektorem wydechowym doprowadziło ono do pożaru. I z jednej strony niby to było takie powszechne, ale z drugiej strony wypadków śmiertelnych na PWS-ach 10 było 9. I tych 9 wypadków wyglądało tak, że 2 z nich to była awaria silnika, ale nie związana z pożarem. 2 razy była to kolizja w powietrzu z innym samolotem, a pozostałe 5 przypadków miało przyczynę pozatechniczną. Również w kadłubie zabudowano uzbrojenie, no ale nawet gdyby PWS-10 kogoś dogonił, to jego całą siłę ognia zapewniały jedynie 2 karabiny Vickers wzór 1918 albo Vickers E o kalibrze wedle zamówienia wynoszącym 7,92 mm. Wcześniej ta broń pracowała w standardzie 7,7 mm. I na pewnym etapie polskie uzbrojenie dostosowano do kalibru 7,92. Tutaj też źródła są niejasne, ale z tego, co mi się udało wyczytać, to jednak już wstępne zamówienie PWS-10 wymagało tych karabinów z nowszą wersją kalibru. Karabiny strzelały przez płaszczyznę śmigła za pomocą synchronizatora i były umieszczone między rzędami cylindrów. Miały po 400-500 sztuk amunicji każdy i samolot miał również łuskozbieracz. Pod lewym skrzydłem samolot mógł mieć fotokarabin, a żeby było co nagrywać w razie gdyby karabiny się zacięły, to pilot miał na wyposażeniu młotek i tam mógł przygrzmocić w ten karabin, żeby odblokować zakleszczony pocisk. Oczywiście to nie był taki młotek, był drewniany. Celownik to Chretien 45, taka długa luneta o powiększeniu jednokrotnym, której należało używać patrząc obuocznie. Wtedy urządzenie takie nazywano kolimatorem. Płat miał 11 metrów rozpiętości i był trójdzielny. Środkową część stanowił baldachim ze stalowymi dźwigarami, natomiast pozostałe elementy, zarówno podłużne, jak i żebra, były drewniane. Płat od krawędzi natarcia do drugiego dźwigara kryty był sklejką, a reszta płótnem, tak wynika z nowszych opracowań, natomiast starsze ukazywały skrzydło kryte płótnem w zasadzie w całości, poza samą krawędzią natarcia. Obrys płata był piękny, takie przenikanie się brył, dające, można powiedzieć, taką dwueliptyczną formę. Z której strony na to nie popatrzeć, to naprawdę wygląda to intrygująco. I grubość, jak również cięciwa, zmniejszały się w pobliżu kadłuba, polepszając widoczność. Profil płata to PWS AB3 o grubości 16,2%. Samolot nie miał mechanizacji płata, za to miał lotki szczelinowe, które zajmowały prawie całą krawędź spływu. Jedna lotka miała 3,5 metra. Czasami pod skrzydłem można spotkać prądnicę napędzaną śmigiełkiem. Usterzenie samolotu miało konstrukcję całkowicie metalową. Dźwigary i żebra wykonano z rurek stalowych pokrytych płótnem, a statecznik poziomy był przestawialny na ziemi. Podwozie główne miało dzieloną oś i amortyzację olejowo-powietrzną, a koła główne miały ogumienie firm Dunlop albo Stomil. Przynajmniej 3 razy podczas podejścia do lądowania doszło do zsunięcia się opony z obręczy lub pęknięcia dętki przed przyziemieniem, tak gdzieś przeczytałem, ale w innych opracowaniach też przeczytałem, że te opony były bezdętkowe. W każdym razie jakiś tam problem z ogumieniem przy podejściu do lądowania się powtarzał. Z tyłu zastosowano płozę samonastawną na sznurze gumowym. A teraz będzie zagadka. Na niebie sylwetka PWS-10 była trochę podobna do myśliwców Puławskiego, ale nie identyczna. Oto formacja strzała, złożona z 20 samolotów, głównie typu PZL P7A, ale leci wśród nich 6 myśliwców PWS-10. Możecie sobie zatrzymać filmik, jeśli nie znacie tego zdjęcia, i poszukać, które to PWS-y. Rozwiązanie tej zagadki będzie pod koniec filmu.
Samoloty w Polsce malowano na kolor zielony, całe, łącznie z dolnymi powierzchniami, a polskie szachownice były początkowo duże, 120-centymetrowe, w zasadzie na całą szerokość płata. Później zaczęto stosować mniejsze, malowane asymetrycznie. Widoczny na zdjęciu srebrny samolot z czerwonym statecznikiem to egzemplarz z Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie. Ciekawy jest też samolot pomalowany w połowie na biało. Takie coś stosowano w przedwojennej Polsce do ćwiczeń. Samoloty tak oznakowane w sposób tymczasowy pełniły rolę wrogów. O szkoleniu tą metodą wspomina Stanisław Skalski, z którym cały wywiad jest też na moim kanale. Z kolei tutaj jest bardzo znane zdjęcie PWS-ów 10 trójki akrobacyjnej. Samoloty mają białe numery boczne i godła jednostek na kadłubie. W tym przypadku to jest 133 Eskadra Myśliwska 3 Pułku Lotniczego, czyli z Poznania. Możemy zobaczyć, jak samoloty wyglądały dzięki koloryzacji wykonanej specjalnie do tego filmu przez Barwy Przeszłości. Więcej zdjęć możecie zobaczyć pod linkiem w opisie. Będą też pojawiać się w kolejnych odcinkach Zabytków Nieba. Możecie też kontaktować się z autorem w sprawie koloryzowania starych zdjęć. W 1936 roku zrobiono wątpliwy interes, dlatego że Polska sprzedała 20 samolotów PWS-10, 12 silników do nich i komplet zapasowych części armii generała Franco. Trzeba było dokonać tej transakcji w sposób trochę taki ukryty, dlatego że Polska oficjalnie nie mogła wspierać żadnej ze stron walczących w hiszpańskiej wojnie domowej i samoloty te sprzedano formalnie Portugalii i nawet poważne publikacje mówią, że te samoloty w Portugalii miały rozpłynąć się w powietrzu. Nie wiem, ktokolwiek przez to rozumie, ale efekt był taki, że te samoloty tak naprawdę popłynęły parowcem do Vigo w Hiszpanii, a razem z nimi dwaj pracownicy zakładów PZL, nie PWS, tylko PZL, to nie pomyłka, którzy byli tam wynajęci na kontrakt i mieli te samoloty zmontować. Po tym, jak te samoloty zostały zmontowane, Hiszpanie zaczęli na nich latać, ale one, z tego co wiem, nie służyły na froncie lub przez chwilę posłużyły, w każdym razie nie wzięły udziału w żadnej walce powietrznej i od razu zostały przekierowane do funkcji samolotów szkolnych. Trafiły do szkół w León, Copero i Jerez de la Frontera. Samoloty hiszpańskie miały różne malowanie, dlatego że najpierw był zielono-piaskowy kamuflaż i znaki w postaci czarnych kół na kadłubie i czarnego krzyża świętego Andrzeja na białym tle na sterze kierunku. Powierzchnie dolne w niektórych były jasne, takie srebrno-szare. Tutaj znowu koloryzacja zdjęcia w wykonaniu Barw Przeszłości. Niestety większość zdjęć z Hiszpanii jest, no, są to zdjęcia złej jakości. Z kolei w Jerez de la Frontera samoloty przepłótniono w taki sposób, że większa część kadłuba stała się srebrno-szara, natomiast przód pozostawiono w kolorze ciemnozielonym i to przepłótnienie raczej sugeruje, że kabina nie miała metalowego poszycia. A oto nazwy hiszpańskich egzemplarzy. Te samoloty nazywały się Chiquita, czyli dziewczynka, malizna, coś takiego. Pavipollo, czy Pavipollo, to znaczy kurczątko. Natomiast to trzecie słowo raczej nie jest słowem hiszpańskim. Nie wiem, co ono znaczy. Również są nieścisłości w źródłach. Jedni mówią, że Chiquita to była oficjalna nazwa PWS-10 jako typu w Hiszpanii. Inne mówią o tym, że to były imiona nadane konkretnym egzemplarzom tych samolotów. No, tak to w każdym razie Polacy w wątpliwy sposób wsparli armię powstańczą generała Franco. Hiszpanie chyba z tego wsparcia specjalnie zadowoleni nie byli, natomiast ja nie mogę tego powiedzieć o Zabytkach Nieba, które są bardzo zadowolone ze wsparcia, które znacznie jest lepsze niż miał generał Franco i to dzięki patronom. A głównymi patronami w tym miesiącu zostali Daniel Gerlach, Jakub Jamrus, Maciej Domański, Paweł P., Michał Bajorko, Kuba Janowicz, Maciej Stankiewicz, Piotr Boruszewski i Erka Milce i bardzo serdecznie za to nieustające wsparcie dziękuję. Równocześnie z opracowywaniem myśliwca i z wdrażaniem go do produkcji, zakłady PWS zaprojektowały jego dwie wersje rozwojowe. Jedna z nich to jest samolot PWS-11, który wyglądał tak. I tutaj przy tym samolocie stoi oblatywacz Franciszek Rutkowski, który oblatał wszystkie samoloty, o których jest mowa w dzisiejszym odcinku. PWS-11 był podobny do PWS-10, ale miał silnik gwiazdowy. Mimo doskonałych właściwości akrobacyjnych, samolot ten nie znalazł rynku zbytu. Natomiast druga koncepcja to był samolot PWS-15, czyli przerobienie PWS-10 na dwupłatowiec.
Okazał się on zwrotniejszy i szybciej się wznosił, natomiast źródła są niespójne, dlatego że wedle jednych prędkość i zasięg nie uległy zmianie, wedle innych spadły, a wedle wspomnianej już książki o historii samolotów PWS dwupłatowiec okazał się nawet szybszy. Tak czy inaczej PWS-15 był samolotem udanym, natomiast czy wojsko by taką wersję zamówiło, nie wiadomo, dlatego że tego samolotu nie przekazano do testów i kazano go zdemontować. Dlatego że fabryka bała się, że gdyby jednak wojsko wybrało dwupłatowiec, to wtedy stworzyliby sami sobie wewnętrzną konkurencję. Także te skrzydła zdemontowano i zakazano komukolwiek mówić o tym samolocie i zakazano również ten samolot fotografować, dlatego nie zachowało się jego żadne zdjęcie. No, nie zachowało się, nie powstało jego żadne zdjęcie. I pracownicy tajemnicy dochowali, tak wyglądał zresztą dokument, który podpisywali, który do dochowania właśnie tajemnicy ich zobowiązywał. I tak naprawdę w zasadzie do lat 70. nie było za wiele wiadomo na temat samolotu PWS-15. Produkcja samolotów PWS-10 zakończyła się w marcu 1932 roku, a już w roku 1933 wojsko zdecydowało się przezbroić siły powietrzne na myśliwce Puławskiego, wprowadzając samoloty P-7. I skoro już mowa o samolotach P-7, oto rozwiązanie zagadki. Tutaj jest nasza formacja, a to są samoloty PWS-10. Modele, które oglądamy w tym odcinku, pokazują różne wersje malowania samolotu. Tę serię wykonał śruba.pl. Z kolei modele pokazywane na czarnym tle to bardzo wysokiej jakości żywiczne modele firmy Artpol, które zostały opracowane jako zestawy i wykonane też przez właściciela tej firmy, Andrzeja Dziechciarza. Oprócz PWS-10 i pokazanego również razem z nim samolotu, który miał być jego konkurentem, czyli PZL-P1, firma Artpol wprowadziła na rynek bardzo dużo niedostępnych nigdzie indziej modeli polskich samolotów i szybowców. Bardzo dziękuję modelarzom za uświetnienie mojego filmu swoimi pracami. Wrzesień 1939 roku zastał polskie lotnictwo posiadające kilka samolotów PWS-10 zdolnych do lotu. Startowały one z Ułęża, ale nie ma żadnej relacji o tym, żeby kiedykolwiek związały się walką z wrogiem. Możliwe, że ostatnie misje samolotów PWS-10 to były loty rozpoznawcze nad Łódzkiem już po wkroczeniu Armii Czerwonej. Polskie lotnictwo, ewakuując się po klęsce wojny obronnej września, pozostawiło samoloty PWS-10 na pastwę losu i na pastwę wroga, stąd też ostatnie zdjęcia tych samolotów wykonali niemieccy okupanci, a ja niestety nie pierwszy i nie ostatni raz mój film muszę zakończyć takim zdaniem, że żaden znany samolot PWS-10 nie przetrwał wojny. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.